Witam. Będziemy grać w Pokémony. Kurwa, klikamy w jeden, jebane. I od razu mi nagrywa. A chciałem sobie zapisać grę, która była zapisana. Dobra. Rzućmy okiem tutaj na Pokémony. PJ, Bulbasaur. Jest w sumie mniej odkrywczego. Wiecie co? Może tutaj popatrzę, czy uda mi się coś zrobić. Może z przycięciem trochę ekranu. Zobacz. Szczerze wychodziłoby to co samo, tylko że wtedy nie przechwytywałbym tego gry, więc nie ma co się z tym pierdolić, powiem, że tak. Bo wtedy, jeśli macie przechwytywanie okna, to wydaje mi się, że wtedy wydajność jest troszeczkę mniejsza w OBS-ie. Więc i tak różnicy dużej nie było, bo dosłownie parę pikseli tu na górze, a na dole to i takie by ucinało. Dobra, nieważne. Nie wiem, coś tam. No, gramy. Mam DJ-a, dobra. Co mogę wam Pokemonach opowiadać? W sumie miałem się przygotować, ale że wyszło. Nie, mogę tak pokrótce powiedzieć co. O, właśnie. Ciekawostkę mam tylko opowiem, że wygrałem puste 2018 owadce. Dobra, tam uwierzcie mi na słowo, nie pokażę wam tego numeru. Nie uda się. Możemy trochę pogadać ogólnie o Pokemonach, które planowałem złapać. To może weźmy sobie na drugi monitor Pokémony. Jak na razie ja nie widzę OBS-a, więc myślę, że nie będę przy ustęp. Dobra. Pokémon generacja. Dobra. Pokalaj. Wiecie co, może wam po prostu zapodam przechwytywanie monitora. Przechwytywanie monitora pierwszego. Dobra, i tu macie coś takiego. Toż pozycja, rozmiar, kolejność, przesuń w dół. Dobra, jak coś to będę po prostu tak robił, więc Kanto. Mamy do wyboru właśnie tak. Mamy Bulbazaura i Buzaura, Venusaura, Mega. To są Mega, to one nie są dla właśnie kiedyś mam o tym opowiem, też za dużo o tym też nie wiem. Nie będę to skrytu, Bulbazaura, tak dalej. A jakich Pokemonach myślałem? Kadabra. Dobra, może wam poopowiadam, myślę, że nie ma co pokazywać. Bo to trochę szkoda czasu, bo w okazji możemy sobie jak to tak, myślałem o... Znaczy, powiem tak, piszcie po prostu Pokemon generacji, jeśli chcecie popatrzeć w jakich... generacja Pokemon, właśnie w jakie Pokemony. Jeśli na przykład patrzycie Pokémony z Herkolów, czyli właśnie z drugiej, że tak powiem, edycji Pokémonów, czyli właśnie Ligi Johto, to nie znaczy, że Pokémony z Kanto też tam nie będą, bo każda kolejna zawiera poprzednią, przynajmniej część, nie wszystkie oczywiście, ale jest ona bogatsza. Co wam mogę powiedzieć, że właśnie Kadabra, myślałem o Kadabrze. Myślałem też trochę o Dratini, bo da się go zdobyć to w miarę wcześnie w Pokémonach. Czy w miarę wcześniej? No, w taki logiczny, powiedzmy, sposób, żeby do końca gry ucisnąć ogólnie nawet 55 level na Dragonite. O Aerodactylu to trochę pod koniec można go zdobyć. Kabutopsa tak samo, o Omanyte, o Master. Ja mówię o takich Pokémonach, które już naprawdę są takie... Takie trochę ciekawostki, że tak powiem. O legendarnych nie będę nic mówił, właśnie Moltres, Articuno i Zapdos. Mewtwo już w ogóle nie będę mówił, czy Mewtwo nie pamiętam, którego można zdobyć, bo da się w tej grze zdobyć. Tylko trzeba dużo Pokémonów zbierać. Ja jakoś się nie bardzo zawsze angażowałem w to, ale może pod koniec gry, jeśli będzie mi się chciało, to łapię te wszystkie Pokémony i miło wam pokażę. Myślę, że to by była taka dobra rzecz. Chciałbym pokazać. Nie wiem, czy dajecie sobie sprawę, ale my już niedługo się do ewolucji będziemy zbliżać naszego PJ-a. No. Jakoś przez ten Viridian Forest lecimy.
Dobra, myślałem o Kadabrze, Dratini, co jeszcze myślałem? Magma. Są ogólnie po całej grze, czyli po lidze. W Lee, w Ukrainach mamy jeszcze opcje, żeby pozbierać jakieś wyspy. Są to takie mniejsze zadania ogólnie itd. Co jeszcze? Chciałem wam powiedzieć. Kurwa, już się gubię, pierdolę. Dobra, powiem tak. Drzewiastego mamy. Latającego już mamy, więc pozostaje nam jakiegoś wodnego zdobyć, bo na pewno będziemy potrzebowali wodnego, żeby serpa go nauczyć w przyszłości. Ogniste nie jest wymagany, ale jako elektryczny myślałem, żeby Jolteona nie ogarnął. Jolteon to jest ogólnie ewolucja z Thunderstone'em tego Eevee. A Eevee możemy zdobyć w tym samym mieście, czyli bo to jest chyba Celadon City, czyli te, gdzie jest drewniasty, czyli i ogólnie powiem tak szczerze, tych nazw miast nie kojarzę, bardziej tylko mówię, no ten gym, gdzie jest zielony, gdzie jest drewniasty, wiecie, albo ten gym, gdzie jest solid, albo ten gym, gym, boże, gym. Może sobie zmienimy Pokemona, żeby tego Bulbozaura pole ewoluować, bo ma 10 level i tak trochę biegnie. No powiem tak, jeśli mamy ogólnie opcję, żeby wbić, powiem tak, im wyższy mamy level Pokemonem, im więcej jest przewagi, tym mniej dostanie, powiem tak, kurwa, nie wiem jak to wytłumaczyć, będziemy mniej ekspa dostawać, ogólnie rzecz biorąc, nie na jednego Pokemona, ale chodzi mi tak, jeśli mamy 12 PJ'a i walczymy przeciwko 7 metapodowi, to ten 12 PJ dostanie mniej expa niż Bulbasaur, który ma 10 level. Ze względu na to, że Bulbasaura dzielą 3 poziomy, a PJ'a dzieli 5 poziomów. I to jest właśnie różnica taka, że tutaj dostaje... O, quick attack, fajnie. Więc na pewno kiedyś po prostu, jak byłem jeszcze... Powiedzieć wam, jak się ogólnie zaczęłam przydać z Pokemonami. Miałem się właśnie ogólnie w klasie, w podstawce skillu, który się nazywa Grzesiu. Ej, Grzesiu, ty tych Pokemonów chcesz siedzieć, nie? I on mówi, no, mogę ci na dyskietce nagrać, kurwa, nagrał mi na dyskietce Pokemony. Red albo Blue, nie pamiętam, chyba Blue nagrał, nie pamiętam, naprawdę. To były te pierwsze wersje, gdzie one były czarno białe i one zajmowały kilka słów. I pamiętam, wiecie, jak grałem w Pokemony, że miałem Blastoise'a. I cały czas było tak. Hydropa. Wiecie, jak skończyłem grę? W 80 którymś levelu nie potrafię używać potionów, a nie przyszedłem. Kurwa, nie wiem, jak to cudo. Znaczy potionów, nie, na koniec gry się nauczyłem potionów używać, jak byłem w lidze, albo nie potrafiłem jakoś tam. Ale grałem praktycznie jednym Pokemonem. Pamiętam, że miałem jeszcze Zubata, czy Golbata, i miałem chyba Dugtrio. I to tyle, i grałem w no i jeszcze Articuno, no, a tak naprawdę to grałem głównie paroma Pokemonami. Znaczy głównie grałem Blastoise'em, który miał 80 level, dosłownie. Nie myślałem o tym, że bardzo. No, może po prostu co prawda. Czwarta klasa. No już człowiek, co nie powinien bardziej myśleć. Ale widocznie nie. Fajnie. Tak. Względu na to, że ogólnie jestem na chorobowym, bo jeśli was oczywiście to interesuje, to byłem oddać krew i się strasznie źle poczułem. Myślę, że na serii z Morganem bardziej o tym opowiadam, bo nie wiem tutaj. O, les! Pomogłem to już dawno przyjść. Przy okazji mi się poleczył. Ale i tak zaraz z tego filmu porę wyjdziemy. I myślę, że w następnym odcinku wyjdziemy sobie już do... Znaczy będziemy gym podbijać, tak? Trochę nas czeka, będzie pierwszy na dzień. Trzeba widzieć. Fajnie. A, chyba wiecie oczywiście, że... Albo może nie wiecie, że w tej grze jest coś takiego jak PP. Wszystko do was chyba nie rozwinę, bo nie wiem, co to jest. Ale PP to są ogólnie... ile mamy użyć danego ataku, bo niektóre... Bo na początku gry na przykład, że mamy załóżmy jakiś tackle, nie? To ten tackle... ma 25 użyć. No nie wiem, czy 25, może 15 ma, albo 25, no nie wiem, nieważne, to rozchodzimy się. Już tak bardzo mnie nie ten. O, win. Muszę zabijać.
35, no widzicie, bo to jest naprawdę atak, który nie ma zbyt dużej siły. Jest taki podstawowy, mamy 35, a załóżmy już taki Hydro Pump, który zadaje bardzo dużo obrażeń i jest no, tak dosyć rozwiniętym atakiem, ma tych użyć 5. Liczbę PP możemy zwiększać, ale to też nie do końca możemy zwiększać to w nieskończoność. Jest coś takiego jak PP Up i zwiększa użycie o 1. Przy takich ogólnie Blizzardach, Powerhead, nie pamiętam jak się to nazywało, ale też taki osobisty atak, Hydro Pump, są takie ataki, które mają po 5 użyć i akurat takie ataki, czy na przykład Cross Chop, to na takie ataki właśnie się przydaje coś takiego, żeby zwiększyć tą ilość. No, na takiego, na takie tackle, które ma 35 użyć, to się już to niekoniecznie zgadza. Więc są też ogólnie też inne przedmioty w tej grze, takie jak właśnie Carbos, HP Up, co jeszcze jest? Protein, takie ogólnie rzeczy, które zwiększają tam statystyki Pokémonów. Jest coś takie jak Rarekandy, czyli właśnie daje nam od razu lewe, tak? Nie polecam ogólnie używać czegoś takiego od razu, kiedy to zdobędziemy, bo to jest marnowanie tego potencjału, bo Rarekandy działa w ten sposób, że zwiększa nam ogólnie o jeden level, tak? Tylko po co zwiększać o ten jeden level z 13 na 14, skoro to będzie załóżmy bardzo mała expa, skoro możemy zwiększyć to na koniec gry, kiedy będziemy tego bardziej potrzebować. A wtedy będziemy potrzebować, a teraz już tak mniej będziemy potrzebować. Wiecie o co chodzi? No, z głową po prostu, tak? Nie wiem, z jakimiś ludźmi można to pogadać? Dobra, wyszliśmy z tego Viridian Forest. Jeśli chodzi ogólnie serio o te nazwy miejsc, o nazwy miejsc w tej grze, to nie pytajcie mnie, bo naprawdę nie miałem jakby pamięci z tym wszystkim. Ratata. Czwarty level. Santa Tech, czyli nie będę używał Quicka, tak? Wiecie, właśnie tak jak mówiłem, niektóre ataki mają jakieś takie specjalne właściwości. Quicka tak zawsze atakuje pierwsze. Bo jest coś takiego, że ataki mają własny priorytet i ten atak, który ma większy priorytet, to będzie atakował pierwszy. Dobra, my doszliśmy do tego śmiesznego miasta i nie wiem, czy mam się już porywać na ten gym w tym odcinku. Myślę, że mogę. Będę atakował raczej Bulbazaurem, bo to... Ojej. Bo on raczej ma tutaj większe predyspozycje. Tak jak mówiłem, tutaj czeka nas pierwszy gym, czyli będzie to Brock, czyli postać, którą możecie kojarzyć na pewno z anime, czyli takiego człowieka, z którego robi bardzo dużo memów, bo jakby jego oczy zobaczyć, to on cały czas wygląda tego. Szkoda, że sam siebie nie widział. Tutaj jest dosyć ważne miejsce, bo tutaj może nam ono posłużyć coś ze skamielinami, to jest muzeum, tak? I ono się tu chyba przyda. Ale też mogę coś popierdzielić. Ogólnie, gdy dochodzimy do gymów, to najpierw musimy pokonać resztę trenerów, bo którzy mają Pokémony ogólnie takiego samego typu, bądź podobnego, ba, wiecie, że tak powiem, w cudzysłowie kulturowo się muszą zjednoczyć z D, tak? Więc tutaj jak Brock ma kamienne Pokémony, jak ma Onixa czy Jodu, to ten Machołek, że tak powiem, też ma Jodu i też ma podobne właśnie Pokémony, tak? Jak lider. Sandshrew. Ale jak widzicie, no Brock jest, no to tak jak mówiłem, podobny, tak? Bo Sandshrew to jest Pokémon typu ziemnego, a Brock jest... Brock ma ogólnie kamienne. Ale chyba wiecie, nie wiem czy... O ile się nie mylę, to Jodu ma dwa typy, czyli chyba kamień i ziemia, jak się wydaje. Nie będę sobie głowy uciąć. Serio nie trafiłem? Ciekawe, że... Nie wiem czy nie iść wyleczyć sobie to 5 HP. Nie no, tak, jest przesady. Jeśli mi się nie uda, a może być tak, że mi się po prostu nie uda tutaj wygrać. Dobra, 13 level zbiłem, to fajnie. To fajnie, 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 fajnie. Będzie jeszcze tak, że będziemy razem ewoluować te dwa Pokémony. Szczerze nie wiem, co właśnie teraz robić z moimi Pokémonami. Czy zwiększyć jakoś
pulę moich Pokemonów, czy jak na razie nie wiem, powinienem zostać przy tym. Bo mógłbym Magikarpie ogólnie zdobyć, bo da się zdobyć tutaj Magikarpę wkrótce. Ale muzyka. Magikarp ewoluuje w Gyarados, ale dobra, o tym mniejsza. Walczmy z Brockiem, raczej to nie będzie ciężka walka. Być kiedy by była, to bardzo ciężka walka i mówię serio, bo już to by była ciężka walka. Ciężka walka byłaby w przypadku, gdybyśmy zaczynali z Charmanderem, bo nie wiem, jakiego Pokemona byśmy musieli mieć, żeby tutaj było nam łatwo złapać. Moglibyśmy mieć Mankey, ale on miałby Low Kicka chyba z tego co wiem. A Low Kick działa chyba na Pokemony, które mają, nie wiem, nogi? A czy nie ma? Z tego co... Boże, nie chcę wam oszukiwać. Ale aż sprawdzę. Mankey. Jak działa ten atak? Dobra, Fine Whip. To Low Kick. Im przeciwnik cięższy, tym otrzyma większe obrażenie. Aha, cięższy. Chociaż też nie wiem, czy to dokładnie tak, tak działa, czy to coś ma do... Nie, naprawdę, nie chcę was oszukać. Nie mam. No, zdobyliśmy odznakę. A każda odznaka ogólnie pozwala nam mieć coraz to wyższy poziom. Patrzcie, tutaj na przykład, o, to. I możemy też używać nowego HM. Czyli właśnie coś, co będzie nam pomagać w poruszaniu się. Działa to tak, że HM możemy dać Pokemonowi. To są ogólnie te przedmioty jak Surf, Cut, Strange, Rock, Climb, Waterfall, Flash, dużo tego jest. Ale możemy dać to Pokemonowi, on będzie to w walce używał, ale nie będzie używał tego poza walką. Oj, dostaliśmy od razu też TM39, to jest chyba Rock... Rockfall? Wiem, że na pewno jak się tego używa, to lecą trzy kamienie i leci nic. Rock Tomb. O, widzicie. I Speed Azure. Jakie kurwa dużo rzeczy pamiętam w tej grze. Taka jest chyba grafika. Nie wiem, czy mógłbym to dać jakiemuś Pokemonowi. Nie wiem, czy w ogóle opłaca mi się to dawać jakiemuś Pokemonowi. To ma w ogóle obrażenie. Open. Rockdown. 50-80% na powodzenie. PP10. Mankey. Gdybym miał Mankiego, to bym... A w takim przypadku to niekoniecznie już. Dobra, może pójdziemy do matu. Raczej super podjanów nie możemy kupić jeszcze. Też nie mamy jakiegoś super... No nie. Ale Escape Rope możemy kupić. I to by mi się przydało. Kupię od razu dwie. Wiecie jak to działa? O, drogie. Nie mam już tyle pieniędzy. Nie. Podjanki. O, Aweki kupię. To jest ogólnie przebudzenie Pokemona. Wiecie jak działa Escape Rope? Jeśli jesteśmy w jaskini, chyba tylko w jaskini, to przenosi nas do Poke Center. Jeśli na przykład załóżmy, mamy wszystkie Pokemony rady, nie chcę nam się zapytać, używamy sobie Escape Rope'a i sobie się przenosimy. Ogólnie w tej grze są HM-y, czyli przedmioty, które... Tak mówiłem, na jakie zasadzie to działa. To jest Cut ogólnie do ścinania drzewek, to jest Surf ogólnie do pływania. Ale są też TM-y, które działają jak HM-y, czyli jakby to wam powiedzieć, czyli właśnie Teleport Abry, czy jeszcze na przykład Secret Power w Emeraldach. To pozwala nam zrobić też takie małe studio. Są takie rzeczy, naprawdę. Headboot w Headgoldach, naprawdę są takie przedmioty. O, i tutaj dostaniemy fajny przedmiot. Tak, od profesora Oka i tak dalej. I dostaliśmy Ruining Shoes. Running Shoes. O, i teraz możemy dużo szybciej się poruszyć. Właśnie to jest trochę krzywdzące, że dostajemy to dopiero teraz. Right.
Jak jeszcze było TM? Właśnie to są TM, o których mówię, że właśnie jak ten headboot i tak dalej. Na przykład Flesha, to jest HM-em, to jest HM numer 5, tak? Cut jest HM numer 1, Surf jest 3, drugi jest, nie wiem naprawdę, już tak dokładnie nie będę mówił, ale... O, to nie działa zbyt dobrze. A, bo ten lot dobrze działa na prawo, więc... To nie był dobry wybór, że tak powiem. Może sobie wymienimy, który to jest level? 9. Ale już niedługo będę mógł. Chyba następnym odcinku oba Pokémony mi zewoluują. Chciałem coś zobaczyć sobie po prostu, że na necie tam to mi przeszkadzał. Chciałem zobaczyć właśnie sobie. Aha, no dobra. W następnym odcinku na pewno będę sobie ewoluował na Pokémon. Nie wiem, czy mówiłem to, ale będę się starał, żeby... Tak, robię w ten sposób, że nagrywam troszeczkę na zapas, ale nie robię tego jakoś tak bardzo przyszedł, chyba 30 odcinków przód. Tylko tak z głowy. A odcinki nie wrzucam tak. Na przykład załóżmy, nagram sobie dzisiaj 3 odcinki, to może nawet wrzucę te 3 odcinki dzisiaj, ale to nie znaczy, że je udostępnię. Wolę zrobić coś takiego, żeby one były udostępnione w czasie, żeby tam wyświetlały się trochę po czasie i tak dalej. I kiedyś opowiem o tym dłużej, dlaczego w ten sposób robię, niż miałbym wrzucić 5 na przykład na raz. Bo na przykład ja czasem wrzucę odcinki o drugiej nocy. Kiedyś o tym opowiem, jeśli będziecie chcieli. A i ogólnie piszcie komentarze, dawajcie łapki w górę, jeśli oczywiście chcecie, ale niczego nie zmuszam, to jest wasza ogólnie inicjatywa, czy chcecie ogólnie dawać te łapki i tak dalej. Ja naprawdę jestem zwolennikiem, żeby nie mogę sobie o to prosić, ale nieważne. Od waszej inicjatywy to oczywiście zależy. Ja. Ale było mi miło. Strasznie dużo robaków będzie. Dobra, ale chyba myślę, że... Nie wiem, bierzemy sobie zaraz jeszcze 15 level może. I będę kończył to nagrywanie. Troszkę szybko się wbija na tych niskich poziomach jeszcze. Ale powiem szczerze, że najbardziej mi wypominamy właśnie za ten początek. Potem się robi... Bo na początku te walki są takie bardziej emocjonujące, a później jeśli nie omijamy zbyt dużo rzeczy w tej grze, jeśli bardzo troszkę ogarniamy tą grę, to w większości będzie taka łatwa ta gra. Chyba że będą po prostu jakieś takie cięższe walki. So, zależy też od naszych Pokémonów, jak sobie to wszystko nimi zrobimy. No i... No zależy, no co wam mogę powiedzieć. Nie wiem, zastanawiam się właśnie w kwestii, jak Pokémonami zrobić. No nie wiem, jestem trochę w kropce. Czy chcę Gyarados'a, czy chcę Kanadę? Nie chciałbym Gyarados'a. Zaraz sobie wszystko przeanalizuję ogólnie i podejmę decyzję taką na... Bo na pewno chciałbym jakieś Pokémona teraz ogarnąć, tylko Kadabry bym mógł jeszcze trochę, bym musiał poczekać, tak? A Magikarpia mógłbym już levelować i chyba myślę, że może skuszę się do tego Magikarpia. Poison Power. Można się nauczyć. Ile to ma ogólnie procent na powodzenie? 75 grow.
O, i Sleep Power. Nie. Chyba nie chcę. Czy jest to Sleep czy Poison bardziej? Kurwa, myślę szczerze, że... Szczerze? Myślę, że bardziej Sleep Power mi się przydaje jak Poison. Tylko nie powiem... Nie pamiętam ogólnie, że ten, że poznaje się jeden raz. A nie chcę tak bardzo sobie, wiecie, psuć. Tak to będzie na ten, jakiś tam demony właśnie, na które te drabiaste ataki nie będą tutaj działały. No wiecie, nie róbmy to z głowy, co nie? To był Sleep Power. No i widzicie, jest uspany. Przez parę tur będzie sobie spał. Raz w tej grze miałem ogólnie taką walkę przejebaną, że musiałem walczyć, to przeciwnik nie ma żadnych ataków. Kiedy przeciwnik nie ma żadnych ataków, to używa coś takiego jak struggle, czyli właśnie atak, gdy już nie ma w ogóle ataków, zabieram mu życie i trochę zadaję też tam. Ale fajnie, że właśnie za to pokoje. Ale na pewno musiałem walczyć, dopóki przeciwnik nie stracił jakieś 100 ataków. Łącznie, wszystkich ruchów, wszystkich. Myślę, że tak. Ja polecę sobie do Pocket Center ogólnie teraz i widzimy się w następnym odcinku. Ja będę musiał podjąć naprawdę decyzję, pomyśleć chwilkę, co chcę ogólnie robić w tych Pokemonach i jaką chcę decyzję podjąć. Więc dzięki za oglądanie. Cześć!